Cześć! Mam na imię Krzysiek i jestem właścicielem firmy Imprero, oferującej najfajniejsze multimedialne atrakcje eventowe. Być może znasz nas jako Danceheads Polska, gdzie do tej pory oferowaliśmy najbardziej niezwykłą i zabawną atrakcję, wideobudkę muzyczną Danceheads. Nie spoczywamy jednak na laurach i wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów, wprowadzając nowe, rewolucyjne produkty multimedialnej imprezowej rozrywki. Teraz występujemy jako Imprero i dajemy Ci do dyspozycji aż 3 super fajne atrakcje. Nietypowe, niezwykłe i pełne elektryzującej energii. Na początek nowe stare, czyli Danceheads. Jeśli nie znasz, to powiem tylko jedno. Tysiące mocno rozbawionych i roześmianych gości na eventach z naszym udziałem przez ostatnie 2 lata. Fascynująca, multimedialna atrakcja towarzysząca głównie imprezom integracyjnym, ale obecna również na imprezach dla klientów, konferencjach, piknikach, centrach handlowych, jak i na targach. Wszędzie, bez wyjątku, obserwowaliśmy lawiny śmiechu, niesamowite emocje i wspaniałą integrację. Teraz do Danceheads dodajemy długo wyczekiwane nowe utwory muzyczne i opcje personalizacji playlisty na zamówienie. Po drugie, chciałbym Ci opowiedzieć o naszej nowej, super fajnej atrakcji, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie. Postanowiliśmy wziąć starą już i oklepaną atrakcję eventową i nadać jej zupełnie nowe tchnienie w naszym stylu. Tak, chodzi o fotobój. Ponieważ lubimy łączyć piękno i zaawansowaną technologię, stworzyliśmy coś zupełnie innego niż wszystko, co znasz do tej pory. Przedstawiam Ci Foton. Budkę, która włącza nowy wymiar fotozabawy. Projektując ją, postawiliśmy sobie 3 cele. Po pierwsze, wygląd. Chcieliśmy wyjść daleko poza dotychczasowe standardy i stworzyć coś, co samo z siebie jest po prostu piękne i przyciąga wzrok. Ostre, nieregularne kształty, wewnętrzna iluminacja, piękne kolory. Aż chce się spróbować. Po drugie, funkcjonalność. Foton to najbardziej zaawansowana funkcjonalnie fotobudka dostępna teraz w Polsce. Kuchni jest całe mnóstwo, więc wymienię tylko te najważniejsze. Nasza budka nie tylko pstryka wysokiej rozdzielczości zdjęcia w dowolnym układzie z użyciem elektronicznych teł, czyli opcja green screen, ale daje też możliwość kręcenia krótkiego wideo, tworzenia animowanych gifów, nagrywania filmów w zwolnionym tempie, a nawet malowania światła. No i po trzecie, postawiliśmy na nowe technologie. Bo kto powiedział, że zdjęcia z fotobudki muszą być nieruchome? Słyszeliście o rzeczywistości rozszerzonej? Być może tak, ale na pewno nie w połączeniu z fotobudką, bo Foton to pierwsza na świecie fotobudka integrująca rzeczywistość rozszerzoną w robione zdjęcia. Oprócz samego zdjęcia nagrywamy jeszcze krótkie wideo uczestnikom, a następnie zaszywamy je w tym zdjęciu tak, że potem przy użyciu smartfona lub tableta wyposażonego w odpowiednią aplikację możemy ożywić to zdjęcie tym właśnie filmem. Albo nagrywamy jeden film, który zaszywamy we wszystkich robionych zdjęciach. Fajnie, nie? To tylko czubek góry lodowej z dostępnych funkcji, a możliwości zastosowania są setki. Najlepiej zobacz listę funkcjonalności na naszej stronie internetowej. No i na koniec wisienka na torcie. Pewnie już zauważyliście, że lubimy atrakcje, które są niepowtarzalne, unikalne i niedostępne nigdzie indziej. I kiedy przyszedł nam do głowy pomysł na tę atrakcję, nie mogliśmy się po prostu powstrzymać, by nie znalazła się ona w naszej ofercie. Myśmy się już w niej zakochali i jestem pewien, że wkrótce się również w tym zakochasz. Przedstawiam Graffitix, cyfrową ścianę graffiti. To duża multimedialna ściana, po której można malować cyfrowymi puszkami spray. Można malować własne wzory, można domalowywać coś do zdjęć, które nasz operator zrobi gościom chwilę wcześniej. A tak wygląda sama ściana. Duży ekran 3×2 metra, po którym malujemy takimi cyfrowymi sprayami. Tutaj mamy dostęp do całego menu podręcznego ze wszystkimi dostępnymi funkcjami. Możemy zacząć od tego, żeby wybrać swój ulubiony kolor.
i zacząć malować jak po prawdziwej ścianie, prawdziwą puszką, gdzie nawet słyszymy imitację dźwięku. Tutaj z tą jednak różnicą, że jak nam się nie spodoba coś, co zrobiliśmy, zawsze możemy co? Niewątpliwie jedną z ciekawszych funkcji GraphicX'a jest to, że można ładować automatycznie zdjęcia, które nasz operator zrobi gościom na evencie. Pokażę teraz bardzo szybko, jak to działa w praktyce. Zdjęcie zrobione i potrwa dosłownie chwilę, zanim się załaduje, a w tym czasie mogę wybrać już swój ulubiony kolor, żeby być gotowym na rysowanie, jak zdjęcie się pojawi. Jestem i mogę tutaj rysować. Mamy nawet efekt ściekającej farby. Możemy zastosować filtry do zdjęcia. Możemy korzystać z gotowych narzędzi graficznych, takich jak pieczątki, czyli gotowe grafiki, które możemy umieszczać na obrazie, skalować, przesuwać. Na przykład mogę sobie założyć takie fajne okulary. I moje osobiście ulubione szablony. Czyli grafiki, które możemy odmalować, korzystając z jakiegoś koloru. Na przykład ja namaluję sobie takiego niebieskiego stwora, który siedzi mi na ramieniu. Każdy z naszych trzech wiodących produktów to fascynujące funkcje, których efektywne wykorzystanie może zależeć tylko i wyłącznie od naszej wspólnej wyobraźni. Rozbudowany pakiet opcji brandingowy może dodatkowo nadać unikalny charakter każdemu takiemu doświadczeniu. Zapraszam zatem do kontaktu. Odezwij się, opowiedz o swoim wydarzeniu, a wspólnie zastanowimy się, jak zrobić z niego niepowtarzalny event.